Dzień dobry, witamy się z Państwem bardzo serdecznie, w zasadzie witam się i ja. Zaczynamy co? Zaczynamy się bawić kablami. Przyszedł do nas 3x1,5 YKY, te brakujące 20, tam chyba 8 metrów, z tego co pamiętam. Mamy lutownicę, dostałem ją od Sylwii bodajże na Boże Narodzenie, bardzo dziękuję. Rozkładam przedłużacz, biorę naświetlacze i lecimy sobie tam, będziemy sobie zakładać naświetlacze, ciągnąć jeszcze ten kabelek. Przynajmniej 4 stemple już zrobimy docelowo. Gdzieś tam są zaprawy, o tu widać zaprawę klejącą, to tam gdzieś jest też cement, posadka cementowa i użyję jej, żeby to po prostu porządnie zakotwiczyć. Dlaczego te 4? Ponieważ na tych 4 będą, czyli tak, 2 do bramy, one muszą stać, no wiadomo, stabilnie, tam jeszcze damy zastrzały i ten pierwszy i ten ostatni też muszą być stabilne, ponieważ tam będą naświetlacze. No i co, nie pozostaje mi nic innego, jak lecieć, rozkładać kable, rozkładać przedłużacze, brać się za robotę po prostu. Dobra, jesteśmy. Psiaki już tutaj sobie latają, przywiązane do drzewka i sobie skubią trawkę. Chciałbym tylko coś pokazać. To jest firma NKT, to jest firma Elektrokabel. Mam nadzieję, że zobaczycie różnicę, bo ja ją widzę gołym okiem. W grubości kabla firma NKT, ile grubsza. Taka mała drobnostka, ale jednak myślę, że ma znaczenie. Pamiętam, że w mojej hurtowni w NKT to był taki przodujący kabel. To był taki najlepszy, jak już instalator chciał coś dobrego, to wszystko leciało właśnie na NKT. Jak już leciały grubsze inwestycje, wszystko NKT. Także polecanko tą firmę. Mała rzecz, różnica w cenie żadna, bo praktycznie w jednej cenie były te kable. A tutaj zobaczcie, jak sporo mogłoby zmienić, bo to jednak te dodatkowy milimetr, dwa izolacji, jak coś tutaj robisz, tak jak ja wiem, piszecie, że za płytko ten kabel zakopałem, ale zobaczcie, że tam jest dużo wyżej cały dom, działka i to wszystko będzie jeszcze wyrównane, jeszcze będzie przysypane i cały spadek będzie leciał w tą stronę, będzie robione tak, żeby tam woda spływała. Nie możemy zmienić cieków wodnych, jeżeli dobrze to mówię, jeżeli dobrze to wymawiam, i chodzi o to, żeby po prostu ta woda nie spływała na sąsiadów bądź na okoliczne działki, więc będziemy musieli to tak zrobić, żeby to nam ładnie tu środkiem spływało, a delikatnie było wyżej przy samej granicy działki. Tam będą też nasadzenia, żeby ta woda się fajnie równała. Dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak teraz odmierzyć, bodajże to 11 metrów było, jeszcze sobie to na spokojnie zmierzę. Tu będziemy mieli jakieś łączenie, zalane to wszystko będzie klejem na gorąco, ale dzisiaj będzie to pewnie zakryte reklamówką, ale zobaczycie jeszcze. Zalane będzie klejem, będzie hermetycznie, na wagusie, wszystko będzie dosyć, myślę, porządnie zrobione. No i co, i biorę się, nie, żeby nie zawracać głowy i nie przedłużać filmu. No i dobra, mamy podmienione kopce. Tutaj te dwa, ostatni, którego tam nie widać, o, teraz widać, pięknie. I ten pierwszy. I co, biorę się teraz za obieranie kabelków, łączenie tego wszystkiego, wieszanie można świetlaczy, łączenie. I tak, byśmy sobie zrobili tam 50-tkę, tam 50-tkę, tą 20-tkę, bodajże 20 watów mamy na domu, trochę go przesuniemy, znaczy tego zdejmiemy, założymy tam po środku 50-tkę, a tą 20-tkę sobie damy na tą stronę, jeszcze tutaj na wewnętrzną stronę, a te 50-tki na tamtą stronę. I tak to jest jeszcze do przerobienia, ponieważ jeszcze dojdą gniazdka natynkowe, jakieś tutaj hermetyczne, ale tymczasem tak chcę to chałupniczo zrobić, tak żeby już było oświetlenie, żebyśmy już mogli sobie coś tutaj działać po tej stronie po zmroku, nie? Żeby na przykład to przy tym tunelu można było też już niedługo, mam nadzieję, będziemy sobie działać. Dobra, robię cięcie, sprężam się, niestety niedługo do roboty muszę iść. Robię. Dobra, została mi godzina pracy. Tak, naświetlacze mamy już zamontowane. Już wiszą. W
koniec końców nie lutowałem, tak na szybko to po prostu połączyłem na wagusie, porządnie zaizolowałem, ponieważ myślę, że jeszcze w każdym z nich dojdzie gniazdko, jeszcze po prostu musimy to przegadać, nie? No mamy 3 naświetlacze na ten moment, ja już tam łączę się z instalacją, zaraz sobie podłączymy tam wtyczkę i co, i robimy sobie próbne odpalenie. Także kończę, żeby szybko to skończyć, żeby pokazać i działamy. Dobrze się bawicie? Ogólnie rzecz biorąc, to chciałem tylko pokazać. Śpieszę się, dlatego tak to nagrywanie takie tandetne jest. Wiecie, nie lubię tak pracować. O co chodzi z tą reklamówką? Wspomniałem o reklamówce. Nie będę tego teraz zalewać, ponieważ nie wiem, czy czegoś tu jeszcze nie dołożymy, takiego kabelka, żeby można było dalej to poprowadzić, po prostu już kablem ziemnym. Jeszcze tu przegadam z Sylwią, co i jak. Więc na razie połączę na wagusie. To wszystko zaizoluję w reklamówkę zaizoluję, żeby tam wilgoć nie weszła. Tego patentu nauczyli mnie elektrycy, jak robiłem fuchy i coś robiliśmy na chwilę, powiedzmy zostawiliśmy na noc, bo się nie wyrobiliśmy z napędem bramowym i tak dalej, to ładowali w reklamówkę, owijali izolacją i to stało i często tam później pogoda była fatalna, deszcz lał tygodniami, wszystko w początku, nic tam, żadnego zwarcia nie było i tak dalej. Dobra, łączę to na szybko, żeby Sylwia miała już jasno. No i biorę się dalej, nie? Mam nadzieję, że zdążę i mam nadzieję, że trochę ten tunel oszturuję. A psiaki, jak to psiaki? Cała działka jest już tak przekopana. Kochane. No i dobra. Tak to wygląda. Połączone. Może nie za pięknie, ale w miarę wszędzie dobrze doszło. Trochę ciasno jak dla mnie, no ale bardziej bym sobie obrał na drugi raz te kable. Dobrze jest. I co? Zamykam puchę. Teraz to wszystko do reklamówki. W miarę szczelnej, w miarę no, niedziurawej. Chcę to zrobić na nagraniu. Zawijam. To jeszcze izoluję. Może to jeszcze jedna reklamówka tak dla świętego spokoju. No i co? I takie coś sobie może leżeć. Mogę nawet tak dać, żeby... mogę nawet przykryć tym wiaderkiem jeszcze dodatkowo. Chodzi o to, żeby tak tymczasowo to sobie zabezpieczyć, a później tak jak docelowo się decydujemy, czy to zostaje tak jak teraz, czy jeszcze dokładamy kabelek. Oczywiście to zalewamy tam w środku, nie? Albo termikiem, albo tym sealem 511, bodajże 512, jakaś tak, ta masa, która dielektryczna, która jest izolatorem, wlewasz, ona jest, no, uszczelnia fajnie, wlewasz i te połączenie zostaje już szczelne, tam woda, wilgoć nie wejdzie i może to sobie w ziemi leżeć latami. No dobra, biorę się dalej, czyli pakuję sobie to, teraz izoluję, pakuję sobie to w jeszcze jedną reklamówkę, zawijam i przykrywam to wiadrem i na razie zostaje. I idę tam ten początek kabla łączyć i zrobimy sobie próbne włączenie. Mam nadzieję, że wszystko zadziała tak jak trzeba. Dobra, mało widoczne. Mruga z racji tego, że nagrywamy w 60 Hz. Dlatego tak mryga, ale wszystko działa i mam nadzieję, że będzie jasno. Niestety mam trochę moralniaka, bo tyle godzin w zasadzie to trochę kabla pociągnąć, parę łączeń zrobić. Tutaj też zostawiłem jeszcze otwarte połączenie, tak żeby można było potencjalnie dalej kabel dociągnąć. Coś tu będziemy jeszcze kombinować. Tam zostawiłem, to nie jest jeszcze podłączone z racji tego, że jeszcze nie wiemy co. Będziemy tam łączyć, tam będzie naświetlacz, jak to rozegramy. No zostało mi jakieś 25 minut. Powinienem wymienić naświetlacz, który jest na domu, na szczycie, ale już się chyba już chyba dam sobie spokój, pójdę chyba na tunel, te parę minut porobię, jeszcze poszturuję i co, no i tyle, nie, i będę się zwijał do roboty. No grunt, że działa, nie, że już będzie jasno, już będzie w porządku, jeszcze tylko tam uporządkuję te kable, bo to jest na razie na przedłużacze podłączone, tam pociągnę sobie przez garaż, tak żeby Sylwia mogła sobie swobodnie podłączać. Zrobimy sobie to oczywiście bezpiecznik B6 prawdopodobnie, coś bardzo małego, żeby tylko na ten naświetlacz, no ile to pobiera, no 50 naświetlacz, to mamy 150 W na ten moment, także żadna moc. Ten kabel, który został oczywiście leci na
do ganku, bo będzie dam do bramy, do napędu bramy oraz do napędu do zasilania pompy w studni, bo niebawem też dzisiaj o tym myślałem, że przecież też trzeba będzie, zastanawiam się, czy na jednym układzie tego nie pociągnąć, bo przecież już nie będziemy ciągnąć kabla, więc zrobimy to pewnie tak, że od zasilania napędu bramy i jeszcze pociągniemy dalej kabel do studni, tam gdzieś w rogu pewnie Mausera byśmy sobie wrzucili, czyli studnia, ze studni by leciało do Mausera, a z Mausera, który byłby wyżej, grawitacyjnie pomalutku leciałoby na uprawy. Tak sobie to mniej więcej rozplanowałem. Był pan, który trochę tam sobie drewna uciął, tak mało wziął, że nawet nie ma w zasadzie o czym mówić. Trzy dyszki nam dał. Wiedziałem, że tyle, ile uważa, że tam no, pełen luzik, bo to tak po prostu się pozbywamy, nie? Nie ma jakiegoś większego zainteresowania tym drewnem, więc proszę bardzo. Proszę, są banknoty. Żeby nie było, jest. Także jakiś pieniążek wleciał. Akurat, patrz, 30 zł to jest akurat na kolejny naświetlacz, nie? Który tutaj się świetnie sprawdzi i świetnie nam się przyda. Także, kurde, przyjemny, sporteczny. Dobra, kabel ląduje do ganku, a ja się tutaj biorę trochę za porządkowanie tych przewodów. Tak, zobaczcie, Majka, gdzie weszło. Porządkowanie tych przewodów i biorę się za sznurowanie. Ogólnie tam ogarnę trochę, tak żeby Sylwia już miała na gotowo, żeby mogła się tam dalej bawić. Mam nadzieję, że już będzie na tyle jasno, że będzie można po tamtej stronie już coś ciekawego sobie robić. Dobra. Tyle ode mnie na ten moment. No i dobra. Niestety przyszła pora na mnie. Muszę się zwijać do roboty. Coś tam osznurowałem. A jeszcze dużo zostało. Jeszcze później przeplatanki będą. Tak, żeby to fajnie wszystko zmocnić. Tak jak ta kratownica, którą macie na górze, tą różową, mimo że nie wygląda, to naprawdę jest bardzo mocno napięta. Tylko tamta była z sznurka PEX chyba 500, a teraz używamy sznurka PEX 2500, tam też ktoś mówił, że on nie wytrzyma, że on od słońca pęka. Kurczę, wiesz co, tyle już żeśmy sznurków tutaj wyciągnęli, jakichś średniowiecznych, właśnie tego typu, po poprzednich właścicielach. To jest, kurde, taka jak żyłka, nie? Rwie, kaleczy ręce, a nie pęka. Faktycznie te tandetne, bo tych sznurków to rodzajów jest chyba z 10. Nawet chyba jest PEX 4000, gdzie ten PEX 2,5 już jest bardzo wytrzymały. Ogromną wytrzymałość i był cholernie drogi, jak na sznurek. Więc sznurek sznurkowi nierówny i myślę, że to jednak kilka lat wytrzyma, a nawet jak nie wytrzyma, to po prostu będziemy co sezon dowiązywali. Mamy folię tą UV10, więc mam nadzieję, że ona na wiele, wiele lat posłuży. Naświetlacze 3 sztuki zamontowane. Sylwia będzie mogła sobie to działać po tej stronie. Mam nadzieję, że coś tam sobie jeszcze podziała, coś tam dogra. A tymczasem żegnam się z Państwem. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. I do zobaczenia jutro. Jutro mam dzień wolny w końcu, także już wejdzie, wleci długi, fajny, mam nadzieję fajny dla Was i dla mnie odcinek. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Miłego popołudnia. Hejka. I witajcie, kochani. Zmiana na stanowisku, zmiana na posterunku. Adrian pojechał do pracy, ja przyjechałam z pracy, jesteśmy już z dziewczynami po spacerze, dodatkowo dziewczyny, tak jak widać tam z tyłu, już są przywiązane na długich linkach, także będą sobie biegały po podwórku, dopóki się nie ściemni, dopóki ja będę sobie tu pracowała. Obejrzałam sobie, co zrobił Adrian i wszystko Wam pokażę, ale pokażę dopiero w momencie, kiedy się ściemni, ponieważ wtedy będzie najlepszy efekt. Ja już sobie sprawdziłam, czy to działa. Działa. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w momencie, kiedy będzie tu ciemno. I się nie mogę doczekać pierwszy raz, aż się ściemni. W sumie to jest troszeczkę późno, także ściemni się już pewnie niedługo. Mogłabym sobie iść. O, nie odsłoniłam szybki. Adrian często też to robi, tak się czepnie, czyli mogłam sobie iść tam na koniec, żeby wykarczować do końca te krzaczki. Natomiast wtedy nie mogłabym ze sobą zabrać dziewczyn. A, fajnie się tu bawią. Zaraz zrobią podkopy do Chin. Tak? Gdzie ty kopiesz? Zuma! Gdzie ty się chcesz dokopać? Co tu Zuma robi? Zuma!
Zuma! Zuma! Zuma! Co ta Zuma robi? A, teraz Majka. No tak, współpraca pełna. Także nie idę tam na koniec, natomiast biorę się za ten stos tutaj. Mamy rozdrabniacz, ale te gałązki do rozdrabniacza trzeba przygotować. No i to sobie zamierzam dzisiaj zrobić, także dokładnie pokażę, jak to wygląda, żeby potem pokazać efekt po, czy będzie w ogóle widoczny, bo jest tego mnóstwo. Także tak to wygląda na chwilę obecną. A ja za chwilę biorę się do pracy i pokażę efekt po pracy. Także buziolce. Ciemnia. Specjalnie idę z tego miejsca, ponieważ z tego miejsca będę musiała iść jeszcze raz, żeby pokazać efekt naświetlaczy, bo będę musiała biec i włączyć. Jest ciemniutko. Aż włączyłam lampę w telefonie, bo nie wiem, czy będę mogła wam pokazać to, co zrobiłam. No nie wygląda to pokaźnie. Moje narzędzia pracy, czyli niezawodny wewor. I słuchajcie, to jest mistrzostwo świata. To jest najtańszy sekator z Leroy Merlin. I naprawdę nie warto wydawać nie wiadomo jakich pieniążków na to narzędzie, ponieważ to jest rewelacyjne. Stosik numer 1, czyli przygotowany do naszego rozdrabniacza, do gałązek. I stosik numer 2, który się do tego rozdrabniacza nie nadaje, ponieważ gałązki mają zbyt dużą średnicę. A tak wygląda działka w momencie, kiedy nie są włączone naświetlacze. Czyli... Wskażę teraz lampę, czyli ciemno. Jeszcze nie do końca zaszło słoneczko, dlatego cokolwiek widać. Uwierzcie mi, że normalnie jest tam zupełna ciemnica i pokażę to być może później. Natomiast teraz biegnę z powrotem i przyjdę tu jeszcze raz, jak już będą włączone nowo zamontowane naświetlacze. No i mamy to. Widnie na pewno. Teraz konstrukcja tunelu, to wygląda, kurczę, tak futurystycznie. Fajnie. Pięknie oświetlone drzewko. No w tym miejscu, gdzie one są umieszczone, na pewno jest jaśniutko. Tam jest jeszcze jeden, też jaśniutko. Superancko to wygląda. No cóż, przydałyby mi się naświetlacze tutaj. W tą stronę. Trzeba będzie jeszcze pogadać z Adrianem. Niech kombinuje. Bo w tą stronę wygląda to świetnie. Ekstra. Można już sobie z psiakami po zmroku spacerować nawet tutaj. Ta-da! Ale dają po oczach. Fajnie, prawda? No, Adrian, spisałeś. Muszę ci to przyznać. Rewelacja. Ja przepraszam, że dzisiaj tak gadam trochę jak potłuczona, ale jestem tak przeraźliwie zmęczona, że po prostu z tego zmęczenia to już nie wiem, co mówię. I plączy mi się język. I o! A w tą stronę? Świetnie. Bardzo mi się podoba. A tu nic nie widać. No ale coś tam jeszcze widać od domu, także dopóki jeszcze to niebo nie jest takie czarne, to się rozłączam i trochę sobie jeszcze podziałam. Buziaki. I co, kochani? My się z dziewczynami, Zuma jesteś? Jesteś, twój ogon widać. Jest, Zuma, jest. Idziemy jeszcze na spacer, tak? My się z dziewczynami już z wami żegnamy. Ja sobie tam jeszcze porobiłam na zewnątrz, a oczywiście SMS-a od Adriana, no bo jakby to nie było, prawda? No on jest w pracy, ja jestem na siedlisku, więc na parza. No więc, co ja tam mówiłam? Mówiłam, że tak, na zewnątrz jeszcze sobie troszeczkę popracowałam, no nie pokażę, ponieważ naświetlacze Zuma nie gryź, są skierowane w stronę pola. Nie w to, Majka, nie rozrabiaj.
Nie w tą, także nie będzie widać, będzie widać jutro. Jutro będziemy tutaj pewnie razem, ponieważ Adrian ma jutro dzień wolny, więc będzie od rana, ja dojadę po pracy i razem coś pewnie sobie porobimy. A dzisiaj życzę dobrej nocki i musicie mi wybaczyć, że ja dzisiaj gadałam naprawdę jak potłuczona, połamana i w ogóle tak jakbym bredziła albo coś gorzej, ale jestem po prostu przeraźliwie zmęczona i sama nie wiem co mówię. Dziękuję pięknie, że z nami jesteście, wytrzymujecie i dobranoc.